Przed nami pierwsze zgrupowanie w tym roku. Nasza drużyna wybrała się do Uniejowa, by tutaj w ośrodku Apart Hotel przygotować się do nadchodzącej rundy wiosennej. Co tu się będzie działo? Wszystko zobaczycie w naszych kulisach. Rozpoczynamy obóz w Uniejowie. U mnie się zapierdala. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Nigdzie indziej się tak nie zapierdala jak u mnie. 4 dni obozu. Czy w tak krótkim czasie można przygotować formę? A wie chociaż, co to znaczy zapierdalać? Nie, można jedynie wprowadzić pod okres przygotowawczy. Taki wyjazd jak ten do Uniejowa chłopaków prowadzi do dalszej pracy w okresie przygotowawczym i na pewno przełoży się na treningi. Jakim cudem się tu znaleźliśmy, że zespół A-klasowy przyjeżdża na profesjonalny obóz sportowy do tak wspaniałego hotelu? W bardzo prosty sposób. Wiedząc o istnieniu tego hotelu, zadzwoniłem tutaj do dyrekcji. Powiedziałem, że taka słynna drużyna KTS Weszło chciałaby spędzić tutaj mini obóz, chciałaby tutaj trenować, chciałaby tutaj pomieszkać, bo opinie o tym hotelu są znakomite. No jak usłyszeli nazwę KTS Weszło, powiedzieli natychmiast, odmówimy wszystkim innym drużynom i dla was będzie miejsce. No i tu jesteśmy. Jeżeli chodzi o wyjazdy, zgrupowania zimowe, to jest na pewno dla każdego zawodnika najważniejszy okres. Młody, perspektywiczny, testowany zawodnik. Zimą można sobie zrobić naprawdę fajną bazę na cały rok. Można dużo rzeczy przepracować, taktykę, siłę, motorykę, wszystkie aspekty, które mamy zaplanowane. Tak! Nie no, dzisiaj bym sobie wrócił do Warszawy, pyknął co tam muszę i jutro sobie znowu przyjadę z Adamem, nie? Z powrotem na obiad i tak dalej. Nie no, nie będziemy opowiadać o kontuzji mięśnia pośladkowego. Ja testuję hotele i przygotowuję herbatę dla Barego jako dla najlepszej gwiazdy. Zajebiście się czuję. Aha. A żeby się tak układało, żeby nie musiał dużo modelować, układać. Aha. Kolor, jaki zaproponujecie? Aha, proszę pana, ja teraz nie mam czasu w ogóle w tym temacie. Ja wiem, ja kazałem za miesiąc zadzwonić, a pan dzwoni po 2 tygodniach niecałych. Tak? Dobrze? Można zadzwonić, bo ja się w ogóle w tym temacie jeszcze nie zorientowałem. Teraz miał rok czasu, od kiedy wróciłem do Polski i nie żałuję. Brawo, ekstra piłka! Zobacz! Brawo! Super! Nie umiałem mówić za bardzo po niemiecku, ani słowa nie umiałem, tylko sobie tak chodziłem na jakieś tam boisko obok mojego domu. Któregoś dnia ktoś mnie zaczepił i się spytał, czy nie chcę z nimi potrenować. Potrenowałem, ale że to była klasa, no to od razu tam wpadłem im mocno w oko. Zaproponowali mi od razu tam jakąś współpracę, chcieli, żebym został bardzo. No i tak zdecydowałem się ogólnie zostać w Niemczech, bo miałem wyjechać na miesiąc, zostałem 10 lat, nie? No, ale z tej A-klasy właśnie po pół roku szybko szedłem dwie ligi wyżej. Później znowu liga wyżej, to najwyżej gdzie grałem to w Oberlidze. Siema, dzisiaj pokażę wam podstawowego lockinga. O kurwa, załam pizzę. Aż kurwa. Nie kurwa, wyłączaj to. Bywają momenty, gdy jest mi przykro, że nie ułożyło się tak, jakbym tego sobie życzył, bo aspiracje i plany miałem troszeczkę wyższe. Udało mi się zagrać na każdym szczeblu rozgrywkowym od B-klasy po pierwszą ligę. W Ekstraklasie miałem epizody, ale tylko i wyłącznie na ławce rezerwowych. Pojawiają się wspomnienia, pojawia mi się delikatna zadra na sercu, że się tego marzenia nie udało spełnić. Gdyby dzisiaj powiedział, że ma chatę w Kołobrzegu, to kiero już kurwa cały dzień się. No normalnie czuje. Odsunąłem jajecznicę, mówię pierdolę to jedzenie. Ja nie może za darmo. A 6 dni kurwa na karku, nie mam mieszkania w Kołobrzegu, a w Warszawie kliteczkę kurwa. Wczoraj to truchcikiem co lecieliśmy na trening, bo za zimno było. I fajnie, jeszcze jakbyśmy mieli
prawdziwą do dyspozycji, to jeszcze było, ale tak jak mówię, nie lubię narzekać, bo jest naprawdę super kozak. Myślę, że bardzo fajnie, 4 gwiazdki w mojej skali, ja bym dał nawet 5. Boisko przygotowane znakomicie, no po prostu trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce nie tylko dla drużyny z klasy A, gdzie gra KTS Weszło, ale w ogóle dla większości polskich drużyn. Jeżeli chodzi o samą bazę, tu o warunki w hotelu, o jedzenie, o wszystko ogółem, to nawet powiedziałbym, że lepsze od niektórych zgrupowań, które mieliśmy na poziomie ekstraklasy. Mimo tego, że jest to amatorka, no to czuję się tak troszeczkę jak profesjonalista, nie? I to jest takie fajne, że ci się chce jeździć na te treningi, na te mecze, dostajesz ten sprzęt. Mam nadzieję, że w tym sezonie, w tej rundzie będzie jeszcze większa niż w poprzednich, bo gdzieś tam krok po kroku staram się swoją rolę zwiększać. Na początku byłem uzupełnieniem ławki rezerwowych. Teraz mam nadzieję, że będę mocnym uzupełnieniem pierwszego składu. My mamy fajnych chłopaków, inteligentnych, AWF-y, studia, farmaceutyka, ale na boisku widać, że jesteśmy piłkarskimi debilami. Najtrudniejszy okres przygotowawczy, jaki przeżyłem, to był za Libora Pali w młodej ekstraklasie. Przez 2 miesiące mieliśmy dzień w dzień, 2 treningi dziennie. Czuję się, jakbym był w ekstraklasie. Warunki, otoczka, atmosfera w drużynie, rewelacja. Kokos, dawaj na skóry, dawaj. Zaraz zrobimy serijkę. Na pewno gdzieś tam jest jakiś impuls negatywny z tych wspomnień, bo to nie było nic fajnego, ale ja teraz staram się z tego śmiać i gdzieś podchodzę do tego z dystansem, mam do tego duży dystans i duży luz, także tak powiem, często obracam to w śmiech, w żart. Real Madryt na Legię Warszawa. Dobra, ja zaczynam. Czekaj. Ty wszyscy po wylewie w Realu Madryt, ty. Dobra, dajesz. Tylko to jest podanie na nogi, wiesz? I wyjazd na twojego obrońcy. Ty nie mówisz, kogo w jakiejś lidze w gamingu grasz, co? No. Sztos, Moniczka, sztos. Strzelaj, wal! Yes! No, no. Strzeliłam. A ja tu widzisz, tiki taka, kurwa. Co on, to jest za chłopak? Co on na farcie przeszedł, a nie się bawi. Ty no, karny. Szybciej, podaj tą piłkę, no. Chłopie. Ojeju. O Jezus! Nic nie ma z tego. Kurde! Nic nie ma, 1-0. Nie no kurwa, nie no nie wierzę, no to nie może tak się wydarzyć. W 80? W 80 takie rzeczy? Nie, Ball. Nie, czerwona. Nie! I dobrze, jaki? Asza! Koniec! Jeszcze jedno trener, daj jeszcze jedno! Daj jeszcze jedno! Kółeczko! Trener, jeszcze jedno musimy! Koniec! 3 minuty porówno! Jeszcze jedno po 3 minuty trener, no 6 minut! Ja pomogę zaraz! No to 5 minut tylko! Dawaj, kółeczko, już! Zdaję sobie z tego sprawę, że czasami chłopaki mogą się denerwować, irytować na moje zbyt ambicjonalne podejście. Jednak takim jestem człowiekiem i to, co w życiu zrobiłem, to też zawdzięczam dzięki temu, bo zawsze ten upór, ambicje i nieustępliwy charakter i nieodpuszczanie doprowadziło mnie do tego momentu. Ja widziałem cię i ładnie chciałeś ze skoku z piętaszki walnąć, tylko że sobie zajebałeś w nogę drugą, ale gdyby... Często chce, nie często wychodzi. Trener już mówi się powoli przekonuje do ciebie. Tak? Tak. 18 będzie. Stanie sprzęt. Siema, co tam? Siema, jestem na masażu, nie mogę gadać. A to ty za mnie dzwonisz. Na razie.
No dobrze, na razie. W tym momencie pracujemy u kolegi nad rozluźnianiem powięzi przez masaż tkanek głębokich. Zgłosił się do mnie z bólem w odcinku lędźwiowym oraz piersiowym. Przez ten masaż rozluźniemy mu tkanki, przez co powinien poczuć ulgę. Mam nadzieję, że wróci normalnie do funkcjonowania następnego dnia, bo mam wrażenie, że lekko koledze się trenować nie chce, ale ciężki obóz, więc nie ma się co dziwić. O kurwa! Ale rosołeczek, poezja. Kiero, to jest smak. Kiero, co tu nie jest poezja? Jeżeli jest za darmo, to ja bez ograniczeń i powiem więcej, chłopaki też, tylko tak się utarło, że ja o tym mówię. Oni to samo myślą, tylko po prostu jeszcze są za młodzi, żeby o wszystkim mówić. To wszystko jest robione na najwyższym takim profesjonalnym poziomie, nie? No siema, co tam? No siema, idę na terby, nie mogę gadać. A ty tego nie dzwonisz? Na razie. Halo, siema. Wiesz co, ja tu mam życie bajka. W Uniejowie jestem. Na termy idę. Nie odstajemy od Ekstraklasy, a wręcz przeciwnie, na pewno niektóre zespoły przewyższamy. Jest wszystko, czego potrzeba. Może to nie jest wielka siłownia, ale kreatywna osoba na pewno znajdzie coś dla siebie i sobie poradzi. Nie mogę odstawać formą od chłopaków. Trener Oskar też mnie ciśnie, więc jedziemy. W moim wieku wszystko przychodzi ciężej. 60 lat na karku za chwilę. Nie jest źle. Można przyjść tutaj w tak zwanych klapeczkach na siłownię i wszystko zrobić. Nie trzeba nigdzie się ruszać. Oprócz tego jeszcze basen, sauna. Kiero, kto jeszcze pożywasz? Co? Powiedz. Taki trochę niechcący do Roberta Więckiewicza podobny? Ty, no kurde. Przecież. Napierdalaj, kurwa! Napierdalaj! Już było dobrze, kurwa, już było dobrze! Mam depresję, kurwa. Mąż się pogonił w pizdu. Jedziesz nisko, jedziesz! Napierdalaj! Jedziesz, kiero, nisko! Dwa! Dawaj dwa! Dawaj dwa! Dawaj dwa! Jedziesz, napierdalaj, dawaj! Trzy, dawaj do góry, napierdalaj, kiero, dawaj! 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 Kurwa, sam napierdalaj, kurwa! Spierdalaj mi, kurwa, z tym! Idź się w lustrze, kurwa, przejrzyj! Pierdol cię, kurwa! Jedziemy, minuta i łydki, jedziemy! Wypierdalaj, kurwa! Już było dobrze, kurwa, już było dobrze! Kurwa, i ten wirus się wjebał, kurwa! Dobrze było! Kurwa! Trenerze, na obóz przyjechali testowani zawodnicy. Co może o nich trener powiedzieć? Czy zostaną w drużynie? Przyjechało z nami 7 nowych zawodników. Chcę ich zobaczyć na dużym boisku, w sparingu i dopiero podejmę decyzję. Jeszcze mamy 6 w Warszawie, chłopaków do przetestowania, więc rywalizacja jest duża. Wreszcie wyglądasz jak trener. Mam nadzieję, kurwa, że ten zawodnik się wreszcie znalazł. Nie znaleźliśmy go. Był testowany na obozie w Uniejowie. Będzie awantura. Chuj mnie to obchodzi! To jest wasza sprawa. Macie go znaleźć. Chyba że spierdolił do Łochowa albo do innej drużyny. Nie dogadaliśmy się ze Stanem. Wiem, gdzie będzie trenował wieczorem. Wieczorem to, kurwa, kto mi znowu dupę zawraca? Halo? No nie mogę rozmawiać, no. Na obozie jestem w Uniejowie. Będę mógł, to zadzwonię, no kurwa, co mam zrobić? Nie mogę. To kurwa zawsze coś. Zawsze kurwa coś musi być. Przyjechał, kurwa, nic z niego nie ma, pierdolony w dupę. Kurwa, sprzętu nabrał, nawpierdala się na posiłkach i chuj z niego mamy. Weź coś, kurwa, zrób. Bo w kurwicy dostanę na was wszystkich, kurwa wasza, w dupę jebana, kurwa! Co ja mam, nerwy, kurwa, kupiłem w sklepie!
wypierdalaj mi, kurwa, z twoimi pomysłami! I całe życie, kurwa, to samo! Nie może być chwili spokoju, tylko zawsze mnie muszą wjebać w coś! Kurwa, ile razy mam powtarzać? Co ja, kurwa? Dwa życia mam, żebym się tak wkurwiać musiał? Bez przerwy, kurwa, na treningach nie ma frekwencji. Temu, kurwa, zawsze w dupie coś strzyka. Ten, kurwa, obtarpięte. Tamten się zesrał, kurwa. Co ja, kurwa? Ile ja hajsu mam wyjebać na to, żeby to chodziło? Ile, kurwa? Pytam cię ciebie. Co to, kurwa, jest? Barcelona? W pizdach się pomieszało? I ciągle problemy, kurwa. Posłuchaj, trzeba nam chłopa, co nie ma kontuzji. Kurwa, żelazo, rozumiesz? Bo ciągle coś, ciągle kurwa coś, żebyś nie wiem jak zapierdalał ciągle coś. Żelazny zawodnik, kurwa, nie do zgięcia, rozumiesz to? Czy nie, kurwa? Jak wam mam do chuja tłumaczyć? Nie potrzebujemy z plasteliny chłopaków. Żelazo, kurwa, rozumiesz? Żelazo! I cię, kurwa, rozliczę, żebyś wiedział. I nie będzie litości, kurwa, twoja mać. Ile razy mam ci darować? Co ty sobie, kurwa, myślisz? Że, kurwa, gnoja masz przed sobą? Pierdolcie się wszyscy, kurwa, z waszymi, kurwa, kontuzjami jebanymi. Wyjebane mam już na to. Jeszcze roki to pierdolne. Wkurwiony jestem. Chyba widzisz, nie? Kurwa, najlepiej zróbmy tak, tylko nie wiem, co wymyśleć. O, wiem, kurwa. Wybudujmy pomnik, kurwa, tej kontuzji. Weźmy tam wieńcze, kurwa, składajmy co trening, co mecz. I na Okęciu, kurwa, postawmy. Święta, kurwa, kontuzja. Pasuje, kurwa? Pasuje wam wszystkim do chuja? Pierdolę to, kurwa. Dziękuję. Pochodzę ze Zdzieszowic, to jest taka małe miasteczko w województwie opolskim. Tam rozpoczynałem swoje pierwsze kroki jako młody zawodnik w drużynie Koksownik Zdzieszowice. Później kontynuowałem swoją przygodę w seniorach w Ruchu Zdzieszowice. Większość tego czasu grałem na pozycji środkowego pomocnika. Też dużo meczów w swojej przygodzie rozegrałem jako boczny obrońca. Jest dużo zawodników młodych, jest taka mieszanka doświadczenia i młodości. Koledzy bardzo fajnie przyjęli mnie tutaj do zespołu i naprawdę widać, że jest to zwarta i zżyta grupa. Kurczę, za 40 lat jak sobie usiądę tak z szyszką w fotelu, co będę pamiętał najbardziej? Trenera Oskara Śliwowskiego mówiącego: u mnie się zapierdala, nie ma miękkiej gry. I na pewno pierwsze, co to przyjdzie mi do głowy, to wyjazdy, zgrupowania i to co się działo na obozach. No na pewno tutaj nasze wyjazdy właśnie, które nam Stan organizuje, czy ten Arłamów, czy tutaj teraz Uniejów. Pamiętam, jak Cypis głową arbuza rozbił w szatni. To jest coś, co zawsze będzie gdzieś tam z tyłu głowy. To jak podkładasz zawsze mój głos pod głos Matsa Hummelsa po niemiecku. Zacząłem taką beczkę mega z tego. Ganz stimmt, ja, aber ja, ich hab das auch mitgekriegt. Wojtka Hadaja pozdrawiającego Dariusza Mioduskiego. Najlepszego prezesa na świecie, Mioduskiego. Wyjazd do Gdyni, pobudkę następnego dnia, czekaliśmy na pewną osobę. Moim celem na pewno jest postawienie tej kropki na D w postaci awansu. Na pewno celem też jest regularna gra w pierwszej jedenastce. To myślę, że akurat każdy ma taki cel. Ja również. No i dobrze byłoby dobrze ruszyć w lidze okręgowej.